Cześć, nazywam się Paweł Mieliński, jestem fotografem. Zawodowo jestem fotografem reklamowym, specjalizującym się w still life'ie i od 21 lat prowadzę swoje studio. Natomiast prywatnie realizuję swoje własne projekty, które można zaklasyfikować jako dokument subiektywny. Praca fotografa reklamowego jest zwykle pracą zbiorową, w którą zaangażowany jest zarówno klient, agencja, jak i sam fotograf i jeszcze kilka innych osób. Podstawą tej pracy jest praca na planie fotograficznym, ale sporo też odbywa się w procesie postprodukcji. Praca z przedmiotem jest często procesem żmudnym i wymaga wykonania wielu zdjęć. Nawet jeżeli robimy jedną butelkę jakiegoś napoju, czy szklankę, czy filiżankę kawy, musimy zrobić często kilka zdjęć i potem połączyć je razem w postprodukcji. Równolegle z pracą komercyjną realizuję swoje własne zdjęcia. I to sprawia mi olbrzymią przyjemność. Zawsze poszukiwałem. Na początku próbowałem podejść do tego reklamowo. Wymyślałem jakiś projekt, obraz i realizowałem go. On powstawał w mojej głowie, a potem w postprodukcji próbowałem go odtworzyć. Ale było to za blisko tego, co mam na co dzień. Przerzuciłem się na pejzaże. To bardzo fajna, medytacyjna forma fotografii. Ale też kiedyś pamiętam, stojąc nad brzegiem Bryce Canyonu, zobaczyłem obok siebie 300 osób i doszło do mnie, że właściwie wszystko zostało sfotografowane. I pomyślałem sobie, że właściwie jedyną możliwością jest odwrócić obiektyw aparatu w kierunku własnego wnętrza i sfotografować własne emocje. I tak pojawiły się projekty, które realizuję do dzisiaj. Te własne projekty są przeciwwagą dla mojej pracy komercyjnej. Właściwie bez nich bardzo trudno byłoby mi przez tak długi okres czasu, to już 21 lat, wykonywać tą pracę. Gdzieś los zaprowadził mnie do małej wsi, w której poczułem przestrzeń. Jeżdżę tam od 4 lat. I doświadczam różnych emocji, często bardzo trudnych. Realizuję projekt, który jest w jakiś sposób związany z przemijaniem. To miejsce mi pozwala się z tym zmierzyć. Poznaję oczywiście bardzo ciekawych ludzi, fascynujące miejsca, ale tak naprawdę robię zdjęcia swoich własnych myśli. Poza wszystkim w tym miejscu ja się spotykam z pewną też cyklicznością, która w jakiś sposób mnie bardzo fascynuje. Tam ludzie żyją blisko natury. Ja to czytam bliżej życia też. Ale często się też zdarzają momenty, w których po prostu nie mam czasu pojechać w te miejsca, w których chcę fotografować, więc wtedy biorę po prostu aparat i wychodzę z domu. I ważnym dla mnie elementem jest to, żeby poza tym, że patrzę na to, co się dzieje dookoła, co mijam, co obserwuję, to żeby zrozumieć wtedy siebie. Pamiętam taką historię, jak przechodziłem mostem Poniatowskiego. Emocją, która dominowała, to była samotność. Gdzieś tam rodzina poszła na jakiś inny spacer i ja byłem sam ze swoim aparatem. Wtedy nadarzył się jakiś taki moment, w którym spojrzałem w dół i patrzę, leży człowiek, plaża, sam jeden. W ogóle wymarzona sytuacja, ale ta samotność tego człowieka na tej olbrzymiej przestrzeni była tak bliska memu sercu, że po prostu wystarczyło nacisnąć spust. Powstało zdjęcie, które bardzo lubię i które jest właśnie tym, co ja uważam za esencję dla mnie fotografii. Z biegiem tych dwóch ścieżek, własnych przeżyć i obrazu, który jest w tym momencie pretekstem, żeby je pokazać. Setki razy mijałem pewien budynek, który był przeznaczony do rozbiórki pod obwodnicę, nie wiem. Postanowiłem tam któregoś dnia wejść z aparatem fotograficznym. Wnętrza, które tam odkryłem, były zamieszkane przez bezdomnych, ale miały dla mnie niesamowitą atmosferę. Powstała seria zdjęć, którą nazwałem Hotel Pięciogwiazdkowy.
pasję, w jaki sposób właśnie trzeba pielęgnować. I to jest niezbędne dla jakiejś higieny psychicznej, żeby robić te swoje rzeczy albo coś zmieniać, bo to popycha nas w jakimś innym kierunku łamania rutyny. I to wraca w takiej formie, że potem się przychodzi do studia i faktycznie jest to dużo przyjemniejsze. Bardzo lubię w fotografii takie zdjęcia, które pozostawiają wolność interpretacji dla odbiorcy, są niedopowiedziane. Często bawię się głębią ostrości, często te zdjęcia trudno nawet odkryć, jaki przedstawiają temat. Jeśli uda mi się zrobić zdjęcie, które pozostawia wolność interpretacji, wydaje mi się, że tego typu ujęcia sprawiają mi najwięcej radości. Ten parmezan do środka. Największym moim motorem napędowym jest ciekawość. Jak ją mam, to powoduje, że poszukuję i staram się łamać jakieś schematy. Czuję, że jak to obumiera, to automatycznie gdzieś tam w życiu to wszystko robi się bardzo pospolite. Najlepiej obrazuje to taka opowieść, taka przygoda, którą miałem z producentem wina w Szwajcarii. I mówiłem mu, słuchaj, biorę butelkę wina, potem daję ją znajomym. I oni mówią, tak, to jest dobre, bukiet i tak dalej. Kilku słów używają, a tutaj jak pijemy razem, to jest zupełnie, ja milion słów mam w głowie. On mi powiedział, no tak, no bo zapomniałeś terroir. To jedno słowo mi wyjaśniło wszystko. We francuskim jest kupa określeń na wino, ale to terroir jest takim bardzo ogólnym. Ono zawiera zarówno jak gdyby skład ziemi, jak i pot ludzi, jak i zwierzęta, słońce, kierunki, tam jest wszystko. I faktycznie, jak się weźmie butelkę i zapomni o terroir, tak samo jest ze zdjęciem. Weźmiesz zdjęcie, zrobisz zachód słońca, nie zapakujesz do niego tego terroir, tego nie ma.